krzyż mi próbuje naprawić pistolet. Mam nadzieję, że się uda, bo go w sumie lubiłam. Tyle, ile plęskierzy na nim zarobiłam, to moje. Nie wiem, czy teraz mam. Tu mam bliznę akurat. Ale nie widzę nic. Może się uda. Myślę, że się uda. Nie wiem, pierwszy raz naprawiam pistolet. A, ale wczoraj jak mi o tym opowiadałeś, to jakbyś naprawiał to na co dzień. No, a co cię będę stresował? Zobaczymy, czy się... No, się... Mi się wydaje, że on się tam potopił, cały ten klej. On zatkał wszystko. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. My aktualnie czekamy na ekipę Dzień Dobry TVN, ponieważ mają przyjechać i nagrać materiał do odcinka. Marcia będzie występować. Znowu się stresuję, zawsze mnie to tak stresuje mimo wszystko. Jestem taka podekscytowana i jednocześnie zestresowana, także... Ale na czarno się ubrałam, co by nie było widać. Nic. No wiesz, jak się ubiorę na czarno, to cała się zlewam i nie widać, że gdzieś mam za dużo. No. Dobrze, trzymajcie kciuki, zgłosimy się po, zobaczymy, czy nagramy coś w trakcie, bo to zawsze jest dużo wszystkiego. I zobaczymy, czy się uda. No ale tymczasem trzymać kciuki. To jest moje. O, patrz, a wyglądała jak jeden z tych. To jakoś musimy poukładać i wybrać chyba część z tego, no nie? Bo to chyba nie ma sensu wszystko. No weź wszystko może, nie? Dużo? Tak. Dobra, będziesz testował? Później? Czy to działa na zasadzie efektu zaskoczenia w bardzo dużym... Nie, bo jak mówisz, że to kopie prądem? To kopie prądem, ja bym się stopiło, zepsuło, amen. A to? Kapice, to grzeje. My już jesteśmy po nagraniach! Martusia będzie w Dzień Dobry TVN. Prawdopodobnie będzie to 6 grudnia. Więc bardzo was serdecznie zapraszamy przed odbiorniki. Tak, żeby zobaczyć, co ta Martusia wyprawiała. Ja niestety nie widziałem, musiałem się zajmować Mikołajem, tak więc mnie nie będzie, ale będzie Martusia. Tak, ale spokojnie będzie. Więc luźno, bardzo miło. Miło nam było gościć ekipę tutaj, Dzień Dobry TVN, więc bardzo fajnie. No i co? My lecimy dalej. Największe wydarzenie tego dnia za nami. Tak, największy stres już minął. Chociaż, przepraszam bardzo, czeka nas jeszcze kalendarz adwentowy. Ale to już jest przyjemność. Tym tak. Tylko mówię, że stres minął. Już się nie stresujesz? Nie, już zeszło ze mnie. Wiesz, to jest zawsze tak, że się człowiek stresuje przed, a jak już to się wszystko zaczyna dziać, to już jest okej. Okay. No Miki tam. Wróciliśmy do pokoju pełnego prezentów. Szukamy dwójeczki. Ja widzę dwójkę. Mamy dwójkę i to jest dwójka Mikołaja. No, a pomoże? Zerwiemy. O, otworzymy od razu. I co my tutaj, Mikołaj? Mamy? Mamy zestaw. Tak, gdzie przybierzemy Mikołaja. Co to jest? Jakie ubranko, Miki. Tak? Szczęście! Dużo szczęścia! Tak? Będzie fajne? Teraz tata otwiera swoją dwójkę. Teraz tata dwójkę? Tata ma tutaj dwójkę. Dziwna ta dwójka. Ciekawe, co to jest. Już otwieramy. Moja dwójka. Nie wiem, czy to mogę zniszczyć, jak to tak ciągnę. Dobra, zobaczmy. Mam dwójkę z panią normalnie tańczącą. Dawaj. Jedną ręką muszę to otworzyć. Mam coś z tobą? Mam. Maseczka. Maseczka na twarz. Dziękuję. Proszę bardzo. Do paczkomatu przyjechały mi rzeczy dla Krzysia, więc... Kolejny dzień, bo zarobiła Jeszcze zostało Martusi. Otworzymy Martusi. Co na tam ma? O, gdzie jest dwójka? Dwójka. Nie widzę dwójki. Tu ja widzę. Skarpety. A, to jest dwójka. Dobra. Otworzymy dwójkę u Martusi. Jakie? Podkładki? Podkładki, Central Perk. Ale fajne. Super.
ekstra czederskie. Będziemy sobie używać. Na kawkę. Tak, idziemy Mikołaja przebrać. W ogóle to zrobimy sobie kawkę. Ja mam ładę na kawę. Bardzo proszę. A ja przebiorę Mikołaja. Pokaż mi to. Zobaczymy, jak Mikołaj będzie wyglądał w kompleciku. Aha. Ma takiego reniwera. Ała. Ojej, ale jestem śpiący. Au, au. To co? Przebieramy i zaraz wracamy. Mamy Mikołaja! Ale czadowy ten komplecik. Prawda, Mikiś? Prawda? Położymy się do łóżeczka spać. Jak to, Mikiś? Ślicznie. A. Superamsko, Mikołaj. Pięknie. Co tam, Miki? Cześć! Halo, dzień dobry! Dzień dobry, Mikołaju! Na zdrowie, Dalenio! Na zdrowie, Daliuszu! Taki masz ładny komplecik! Ale ty jesteś świąteczny, kochanie. Dobra, słuchajcie, muszę ogarnąć kosz na pieluchy, bo się skończyły worki. A powiem wam, że bez tego ani rusz. Tak, są opinie podzielone na ten temat, ale u nas sprawdza się to super. Pokażę wam tutaj, może w osobnym materiale. O, pokażę. Potem stricte co i jak. Wystarczy włożyć to tutaj, wyciągnąć pierwszy worek. Teraz go tutaj na końcu związujemy. Muszę trochę więcej wziąć. Podasz mi kopertę, konie? Nadmiernego. Dobra, i to mamy tutaj gotowe. Hop, ojej, oj, oj, oj. Sporo tych pomperów. Dobra. I po prostu go sobie tutaj wciskamy do środka. I tak lecimy każdy. I powiem wam, że to naprawdę dobrze zatrzymuje zapach. Tutaj jest taka klapka w środku, to wszystko wpada i o dziwo jest to na tyle może nie hermetyczne, ale zabezpiecza ten wydostający się zapach, więc tutaj jest super to w sypialni. Zastanawiam się, czy by takiego kosza sobie nie sprawić też na dół, żeby wiecie, było osobne, tylko okropnie drogie są te worki do tego kosza. Tam wiem, że niektóre dziewczyny po prostu robią to na zasadzie, że same te worki jakby składają, nie mam pojęcia jak to robią, bladego pojęcia nie mam. Ja spróbowałam zawinąć worek, żeby było trochę, wiecie, taniej, ale nie wiem, chyba nie umiem po prostu tego zrobić, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Natomiast samo to sprawdza się super i u nas naprawdę zatrzymuje zapach. No wiadomo, że jak już jest pełny, no to coś tam czuć, więc trzeba go opróżnić, ale tak działa u nas non-stop, więc nie wiem, czy miałyście takie te napieluchy, czy nie, dajcie znać w komentarzu. I jakie firmy? Bo mamy taki pierwszy lepszy kupiony na OLX-ie, no i worki go dokupuję osobno, no ale myślę o drugim, więc możecie polecić, jaką firmę wy miałyście, to może kupię inny. Z ciekawości, żeby porównać. A, lu, 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 lu. A.